dobry, dobry wieczór w kolejnym odcinku Wschodniego Plonu. Dzisiaj, jak widzicie, bryskamy ten rzepak, z którego wstawię odcinek nagrywany troszeczkę więcej o 6 dni temu, o miesiąc i 6 dni temu. Mamy dzisiaj już 20 maja, coś koło po 20. I wzięliśmy się za oprysk rzepaku. Jakie opryski wyświetla wam się to właśnie teraz? No i widzicie, jaki tutaj jest u nas rzepak. Praktycznie ścieżki nie widać. Mamy tutaj kawałek o powierzchni 2 hektarów, czy ile to jest? No, 2,5 hektara. MTZ, jak widzicie, jest cały żółciutki, elegancki. Odmiana naszego rzepaku to jest LG Antigua. O. I tak wygląda nasze dzisiejsze pryskanie. Mamy dzisiaj do opryskania 10 hektarów, bo wczoraj już tato opryskał beze mnie, bo wczoraj był czwartek. I nie miałem jak, bo późno wróciłem do domu, zresztą dzisiaj też późno wróciłem do domu, ale już nie musiałem odpoczywać po szkole. Z takich ciekawszych rzeczy to w sumie nie wiem, co mogę wam opowiedzieć, ale w końcu wymieniliśmy z tatem olej w pompie hydraulicznej w opryskiwaczu. Niedawno też przegląd robiliśmy, bo nasz opryskiwacz był zakupiony w 2016. I już przyszła pora pierwszego przeglądu po gwarancji. No, po tej gwarancji, po zakupie, bo kupiliśmy go nowego. I tak mija nam piątkowy wieczór. Na już sobotni poranek nadają gwałtowne burze, przychodzą z alerty RCB. No, przydałby się nam deszcz, bo już od miesiąca nawet kropla nie spadła. Więc zadziałałby na dużą korzyść, bo rzepak ma tak bardzo sucho, że nie chce nektarować, przez co i my rolnicy się nie cieszymy oraz pszczelarze, bo rzepak słabiej nam nektaruje. Może to jest co prawda hybryda, więc ogółem będzie słabiej, ale susza to nie dopomaga. Nasz rzepak jak na razie prezentuje się w sumie najlepiej w okolicy i był pierwszym rzepakiem, który w ogóle zaczął kwitnąć tak naprawdę. Bo kiedy wszystkie rzepaki były zielone, nasz już był widocznie żółty. Dało się z daleka gołym okiem ładnie zobaczyć, jak już się robi żółto u nas na polu. No a zresztą to widać po tym, jaki jest wysoki. Liczymy, że w tym roku też będzie dobry plon. Jakby spadło trochę deszczu, to może coś koło 4 ton by się na pewno ugrało. Ale liczymy na rzeczywiście ten opad deszczu. Musiałoby go dużo spaść, bo rzepak jest duży. A z bliska zobaczycie go już ze mną na kolejnym kawałku. I jak widzicie, jesteśmy teraz też już na drugim kawałku. Też z rzepakiem LG Antigua. Tylko tutaj, jak widzicie, już jest pod górkę. A ja już wyszedłem z ciągnika, aby wam pokazać, jak to już wygląda. Jest to odmiana średnio wczesna, odporna na zgniliznę, na kapuścianą i jeszcze jedną rzecz, ale już zapomniałem. No i stanąłem sobie tutaj tak bliżej. Jak wejdę głębiej w pole, to ten rzepak jest mojego wzrostu. Ja mam tak coś koło 1,75 m, więc co prawda gigantem nie jestem, ale ten rzepak jest. No i jak widzicie, już na samym brzegu rzepak jest już bardzo ładny. Te liście też już są niczego sobie. Już się tutaj wszystko ładnie dokształca. Jest to już ostatni nasz zabieg, bo ten rzepak nie trzeba pryskać nie na osuszanie, tylko na otwieranie się łuszczyn. Już pierwsze tutaj, jak widać, się formują. Nie chcę wchodzić głębiej, bo już jest tutaj opryskane dookoła i mogę się zatruć, bo dzisiaj pryskamy od robaka i grzybobójczym. Także rzepak jest u nas bardzo fajny. Także liczymy na wysoki plon. Chodzi teraz tylko o deszcz.
z innych może rzeczy to w sumie nie mam już nic wam zbytnio do opowiedzenia. Aczkolwiek trochę zaszły zmiany na gospodarstwie, trochę jest poremontowane i są dalsze plany, które chcemy wykonać na nim, ale o tym się dowiecie już w kolejnym odcinku. I ja tutaj dalej statem będę pryskał. Oczywiście przyjechałem tu narobić show, wiadomo. Miały być u nas przymrozki nawet ostatnio, gdzieś nawet do minus 5, ale na szczęście nic nie było, ale były chłodniejsze poranki. Aczkolwiek temperatura poniżej zera nie spadała, więc nasze szczęście. Przyda się tylko deszcz. Trzeba go wytańczyć chyba. Więc ja tutaj sobie już czekam na tatę. Później wracam na chatę, montuję wam odcinek, a wy jak wiecie, udostępniajcie filmy. Tak jak mówiłem, ten film zobaczycie w środę, bo dzisiaj chcę wrzucić na sobotni poranek odcinek, który nagrałem miesiąc temu i 6 dni temu łącznie. No i my lecimy tu z koksem, a ja się z wami żegnam.